Siemanko, siemanko, ligowiec, sezonowiec, czyli tak zwana gadka o niczym. Gdziekolwiek jesteśmy dzisiaj, w barze Roberta Lewandowskiego, Nice, restauracja i bar. Pokażemy Wam wnętrze, jeżeli chodzi o bar, bo restauracja jest zamknięta. Dzisiaj jest wtorek, więc niewiele Wam więcej możemy pokazać, ale sam bar robi wrażenie. Jesteśmy tutaj chyba trzeci raz, bo byliśmy chyba wcześniej jeszcze ze dwa razy. I Dominik, ja pokażę Wam, bo w sumie już go zjadł. Burgerka. A to nie spoiler. No ale no, zachęcam do oglądania. Także zobaczycie, jak tutaj można zjeść. Zjedliśmy po burgerze, pijemy sobie różne rzeczy. Jest bardzo miło, jest bardzo sportowo. Nawet są nad pisoarem monitory. Także nie przegapicie nic, jeżeli oglądacie mecz. Przy tradycji musi stać się zadość kącik. Świąteczno-gastronomiczne imienia. Dziś nie byle co. Dominika Pasternaka. Dziś testujemy burgerka klasycznego z restauracji Nines od Roberta Lewandowskiego. Liczymy, że bułka jest bezglutenowa. Można było nie, za 8 zł jest bezglutenowa. Dlatego takie nie wybraliśmy, bo jeszcze ligowiec się nie dorobił. Ale najpierw zacznijmy może od frytki. Czy jest mrożona, czy nie? Mrożona. Mrożone. Testujemy burgerka. Ale co to masz napisane tam? Jakieś składniki? A, mamy to, to można powiedzieć. No, to jest ciekawe, nie? Polski burger, polska bułka, sos Nines, pikle, sałata, cebula, pomidor, sos mimoletni. Okej. No to dawaj, jedziesz z tym szybko. Ja burgeru jadłem w życiu mnóstwo, więc będę miał porównanie. To nie jest Gięta. Burgerów na stadionie jeszcze chyba nigdzie nie spotkaliśmy. To jest Tężyce. Burgery? Burgery? Okej. A mnie zdziwiłeś teraz. Powiem tak. No. Bardzo dobra bułka. Powiem, że takiej dobrej bułki jeszcze nie jadłem. Autentycznie, autentycznie. Bo fajny taki smak, coś innego, zupełnie. Jak kupujecie sobie na przykład burgera z pierwszej lepszej sieciowy, z Bobiego na przykład. No. To macie taką chamską, zwykłą bułkę, co nie? Ale tutaj mamy coś innego. Nie są takie niezbyt porywające, tak powiem szczerze. Za tą cenę to myślę, że mogło być troszeczkę... Za jaką cenę? 45 zł. Myślę, że mogło być troszkę lepsze. Nie jest to jakiś najwyższy sort, ale też nie narzekają, tak? Ale ogólnie 45 zł za burgerka to jest taka dość chyba wysoka cena. Warzywa dobre, świeże, to trzeba pochwalić. Jeszcze cebula, nie, kapusta, nie, co to jest? Tak, to jest chyba jest właśnie kapusta. Kapusta czerwona. No ale pod piwko myślę, że smaki dobre, nie? Doceniam sos, bo sos jest naprawdę znakomity. Ale jeszcze pozwolisz, że twoje fryteczki z batatem. A, właśnie, tak. Testujemy. Jeszcze ja nie jem, bo tutaj nagrywam, ale mogę wam pokazać środek. Trochę nieładnie to wygląda, jeżeli chodzi o takie otwarcie, ale... To znakomite. Znakomite. No, ja lubię bataty. No. Także wystawiając ocenę od 1 do 10, dajmy te 8,5. A, myślałem, że 7. Nie, na szansę. 8,5, myślę, że solidnie. Okej. Okay. Porównując jakąś do ceny. 8,5. Mam koszulkę, dzisiaj przyszły świeżynki, ligowiec, także jakby ktoś chciał, to zapraszam na priv, damy radę ogarnąć. Ponadto kubki ligowca już są też gotowe, niebawem jakieś quizy, jakieś konkursy, coś wymyślimy, żeby można je było zdobyć. Co tam, Dominik? Ach, tak zacząłeś, że nie wiem, co mam powiedzieć. Musisz głośno mówić, bo zapomniałem mikrofonu. Wszystko uplastyczniłeś elegancko, no ja mogę dodać tylko od siebie, że chwilę nas nie było, ale wracamy. Odpoczywamy. I powoli wraca liga. Mundial sparingi. I od razu możemy dodać, że szykuje się nowa seria na kanale ligowym. Coś, co myślę, może się wam spodobać. Jaka? Ale nie zdradzamy. A, to ja nawet jeszcze nie będzie wiem. Będzie to związane troszeczkę z vlogami, ale nie z takimi, do jakich przyzwyczailiście się. Więc, o. Więc no... To ciekawe. Bądźcie czujni, bo naprawdę będzie się działo. Będzie się działo. No tak, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, tam cały czas coś się dzieje, alfabet drugoligowy, możecie sobie zobaczyć. No a poza tym mamy jakieś informacje ze świata pierwszej, drugiej ligi. No na pewno Hutnik Kraków to jest ciekawa sprawa, Abu Dhabi tam się szykuje, duża kasa, podpisana umowa, czekamy na ciekawe transfery w Krakowie i z tego co możemy usłyszeć, no wiadomo od kogo. Nie, to wcale nie chodzi o Fabrizio Romano. Szykują się jakieś transfery, będzie ciekawie, jeżeli chodzi o Hutnik, to na pewno cieszy. Tam jakieś dymy, jeżeli chodzi o Stomil Olsztyn i dotacje z miasta. Podobnie w Gorzowie, bo tam też wiele rozchodzi się właśnie o te dotacje. Trochę zrobimy teraz tak.
Tam właśnie też rozchodzi się o te dotacje. Widzieliśmy jakieś protesty ze strony właśnie działaczy ruchu, czy to też kibiców. Więc no, nie ma pieniędzy, trzeba, znaczy no nie, że nie ma pieniędzy, potrzeba pieniędzy, okay. I ale akurat w O4 ta sytuacja to moim zdaniem jest trochę karygodna, bo faktycznie no, tego wsparcia nie ma w ogóle, a klub mimo tego, że spadł z ligi, no to radzi sobie całkiem nieźle, co raczej niewiele na to wskazywało, gdy jeszcze na początku sezonu mówiło się, że Szymon Grabowski przychodzi do drużyny pewnej spadku, a tak się stało. No właśnie, a propos jeszcze Stomilu, ja dzisiaj zrobiłem taki post, czym wam się kojarzy Stomil, także tutaj no, gdyby nie ten klub, to myślę, że Olsztyn nie byłby tak popularny, więc to jest to. Ale to też są publiczne pieniądze, także tutaj zawsze są różne zdania, no, temat aktualny, jeżeli chodzi o naszą kadrę, więc tak to wygląda, każdy ma swoją optykę i tutaj no, nie są to łatwe tematy. Sorry, że tak trzęsie, ale zapomniałem statywu. Ponadto, coś się dzieje w Wiśle Kraków. Tak, dzieje się też w Wiśle Kraków, informacja jest dzisiaj, a mamy aktualnie piątek. Nie mamy dzisiaj piątku, mamy dzisiaj wtorek. Wtorek, tak. Dzisiaj sobie przyszliśmy w takim podwójnym składzie na wigilijne piwko. Tak, no i o czym mówiłem? A mówi się Kraków, że Jarosław Królewski stał się większościowym właścicielem, znaczy akcjonariuszem, przepraszam. A to jest bardzo ważne, bo no ma ponad 50% udziałów w Wiśle Kraków, więc Wisła wreszcie po bardzo długim czasie ma tak jakby przywódcę, tak to możemy powiedzieć, bo Jarosław Królewski jest prezesem, na razie tymczasowym, z tego co można było przeczytać w tym oficjalnym ogłoszeniu, ale też jest większościowym udziałowcem, a oto sam właśnie zainteresowany trąbił w tej pamiętnej konferencji, więc ja mogę zdradzić, że postaram się porozmawiać z Jarosławem Królewskim jeszcze przed startem sezonu, więc mam nadzieję, że jakieś ciekawe, startem rund oczywiście, że jakieś ciekawe informacje uda się uzyskać. No i też zmiany, bo nowy dyrektor sportowy Wiśle Kraków, cały sztab, pion sportowy, tak jest, Kiko, czyli postać dobrze znana w Krakowie. Ja na razie tak podchodzę z dużym dystansem do tych ruchów, bo uważam, że Wisła Kraków powinna być mimo wszystko budowana na zawodnikach młodych, polskich, a ten ruch hiszpański uważam, że może być trochę przesadzony. No ale... już jest chyba transfer jakiś, tak? No dwa, już dwóch Hiszpanów. No tak? Oczywiście, no, nazwiska są ciekawe, ale no... Nie wiem, czy to trochę nie będzie za dużo. Też ja za to patrzę tak z perspektywy polskiego kibica i polski kibic raczej woli przychodzić na stadion podziwiać polskich piłkarzy niż 10 Hiszpanów, którzy tam będą biegać. Oczywiście, jeśli trafi Carlitos, no to nikt narzekał nie będzie, ale szansa na to nie zmy się zbyt. Albo Ramirez drugi. W każdym razie a propos jeszcze obcokrajowców, przypomniała mi się wypowiedź Gonzalo Fejo, trenera Motoru Lublin, który u nas powiedział, że woli Polaka. I że jednak obcokrajowiec musi być dwa razy lepszy niż Polak, co też na pewno się spodobało kibicom Motoru. Ten cytat niebawem na Ligowcu, bo też mamy taką serię cytatów właśnie szczególnie z drugiej ligi. Także tutaj też zapraszamy do śledzenia. No i co więcej, no raczej cisza, wakacje. Ogłoszenia w Olimpii Elbląg. Aha, no właśnie, mieliśmy o tym też powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie, no takie trochę, po pierwsze trochę to takie cringe'owe, że mówię tutaj... Znak współczesnych czasów. No właśnie to tak można na dwa sposoby rozumieć, bo KKS Kalisz wrzucił na swoje socjale informacje o testach, że szukają po prostu zawodników na pozycję, teraz macie to na ekranie. No jest to z jednej strony trochę takie śmieszne, bo jednak jest to profesjonalny klub, który wygrywał chociażby z Górnikiem Zabrze ostatnio w Pucharze Polski, a szuka na Facebooku piłkarzy. A z drugiej strony, tak jak mówisz, znak czasów. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A i druga sprawa, kto? Olimpia Elbląg. Olimpia Elbląg. Serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Przemka. Szukał dzisiaj asystenta, słuchajcie, na grupie takiej zrzeszającej ludzi, którzy szukają pracy w sporcie. No to też jest ciekawe. Sami dajcie znać, co o tym myślicie, no bo tak jak mówię, nie? Znaczy ja uważam, że to jest akurat bardzo mądre i to też wynika trochę z tego, że Przemysław Gomułka jest trochę spoza tego całego środowiska, bo jak popatrzymy sobie... Ale myślisz, że to chodzi o Przemysława Gomułkę, czy chodzi po prostu o klub? Nie, nie. Myślę, że chodzi o Przemysława Gomułkę. Tak, znaczy popatrzymy trochę na Ekstraklasę, pierwszą ligę też, to środowisko jest dość mocno zamknięte i ograniczone wokół kilkunastu nazwisk, które ciągną gdzieś ze sobą swoich asystentów. A taki ruch Przemysława Gomułki, bo tam mamy zaznaczone, że musi być trener z licencją UEFA, taki trener w Polsce mamy mnóstwo, nawet na szczeblach juniorskich. Więc to jest też szansa na otworzenie się dla takiej osoby znikąd, co nie? No więc tak. To też jest, uważam, bardzo spoko, jeśli chodzi o Przemka Gomułkę, więc za to może, pozdrawiam to, Przemka Gomułkę i wielki szacunek. To może taki Tinder by się przydał klubom.
przesuwacie w lewo, w prawo kandydatów, ogłoszenie, no, kogo szukacie. Ułatwiłoby to sprawę. No, śmieję się, nie? Ale no, taka ciekawostka. No i słuchajcie, no to tak to wygląda, taki luźny format. Dzisiaj nagrany w barze, w restauracji, już mówiliśmy u kogo. O. Pani nam zabrała piwo i zepsuła statyw. Nie poddajemy się, walczymy. To jest, słuchajcie, niemalże... To jest telewizja na żywo. To jest telewizja na żywo. To jest wszystko tak. Trochę jesteśmy teraz obcięci. No dobra, no to by było na tyle. Dajcie znać, czy lubicie taki format, czy chcecie to oglądać. Bo... Dajcie łapkę w górę, bo nam spadają zasięgi. O. Znaczy ogólnie nic się, mało się dzieje na kanale, a chcę to poprawić i pomyślałem o takim formacie luźnym, YouTube'owym, w którym po prostu poruszamy kwestie drugoligowe, pierwszoligowe, to co się dzieje teraz w tym sezonie ogórkowym, no bo wiadomo, że jak już będzie bliżej ligi, to będą live'y transferowe. Tak. I to będziemy robić. Także na razie trzymajcie się, dajcie znać, czy wam się to podobało. Jeżeli tak, to napiszcie komentarz, a jeżeli nie, to też napiszcie komentarz. Pozdrawiam.